Gdzie jest ten? To jest portal do Endu, no ale wszystko jakoś dziwnie wygląda. Co to za skin? What the... Dobra. Te schody gdzieś prowadzą, muszę... No, gdzieś wyjść, no. Piasek. Piasek. Piasek, nie przypominasz sobie, żebym miał piasek. Kurczę. Gravel? The hell? To jest ten... przepraszam. Przepraszam, kim pan jest? Ja... jestem... człowiekiem ze średniowiecza. Czy chcesz mi powiedzieć, że... Który my teraz mamy rok? Rok? O, sezonka. 991. What the fuck? Czy to oznacza... Słuchaj. Jesteś pierwszym człowiekiem, którym spotkałem. Właściwie... Czy ty jesteś człowiekiem? Tak. Jestem po bardzo groźnej chorobie, dlatego tylko ja przeżyłem, bo się schroniłem pod wodą. Ale... I żadnego człowieka nie ma. Tylko ja przeżyłem. No, ale co tu się w ogóle stało? To wszystko jakoś dziwnie wygląda, w tym... To nie jest... Czy ja się przeniosłem do innego świata? Raczej tak, widać na to. Ej no... Takie pytanie, czy ty się mnie boisz? A się ciebie boję. To wszystko mi dziwnie wygląda. Mogę cię zabić sadzonką. Ja mam sikierkę. A, dobra. Nie bój się, nie okej, okay. Mogę ci powiedzieć, jak ja się tu pojawiłem. Dobra. Żyłem sobie w swoim świecie, było mi dobrze, wybudowałem dom i tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem sobie świątynię, teleport do Netheru, i tak dalej. No a nagle znalazłem twierdzę. Przeteleportowałem się do Endu. Taki świat, wiesz, równoległy, tam smok żył, zabiłem smoka, wywaliłem jakieś jajo smoka, no i się pojawiłem tutaj, nie wiedzieć skąd. Widzę, że cię to nie obchodzi. Dobra. Skąd ta tu lawa? Coś się tu... Ale mogę cię jeszcze coś o coś zapytać? A, możesz. Skąd się ta choroba wzięła, no i... Gdzie ja jestem? No, jesteś... daleko od... złego króla. Tylko nie wiadomo, gdzie on mieszka, gdzie ma może swój zamek. I to właśnie przez niego, bo on mieszka na wielkim jednym grzybie. I dlatego stamtąd choroba przyszła. Czekaj. Chodź tu za mną na chwilę. Chodź tu na dół. Tutaj się pojawiłem. Czy to coś, co na podłodze jest, to jest grzyb? Tak, właśnie z tego wyszła choroba. Oh, damn. Słuchaj, wygląda to, że to wszystko przeze mnie. Jak to? Ale tutaj kiedyś to właśnie... Tutaj był cały grzyb, nic nie było ani piachu, tylko same grzyby zamiast drzew. Hmm. Ale całe szczęście, że się przeniósł właśnie król daleko i nie wiadomo, gdzie poszedł. Gdzie ty się skryłeś? Ja? Mieszkam w takim malutkim domku. Tam, gdzie choroba nie doszła. O. Chodź za mną, to cię mogę zaprowadzić. Dobra. Wiesz co, zwijmy te dynie. Właśnie. Przydadzą się może kiedyś. Ja miałem dynie, ale nie wiem czemu wszystkie equipy mi zniknęły. Wyglądam teraz tak, panie. Tak właśnie wylazłem do Endu. Miałem tą dynię. Nawet nie wiem, czy na głowie, ale... Tak wyglądało. Nie wiem nawet w ogóle skąd to się wzięło. Nie wiem w ogóle, co to jest. Wiesz co, ja miałem na sobie, miałem diamentową zbroję, diamentowy miecz, łuk i kilkaset strzał. Oraz 104 level, jeśli wiesz o czym chodzi, o co chodzi. Owca. Patrz, tutaj jest w razie to, żebym mógł rozpoznać, w nocy albo w dzień. I trzeba tu skoczyć do wody. Czyli tam będziesz choroba miał nie działa pod wodą. Nie, no, nieźle się tu urządziłeś. Pokaż co masz. No. Sorry, nie dam ci to. Albo to sobie zachowam, jakbym był głodny. No. Nie. Łóżeczko masz, wszystko ładnie. Tylko tyle zdążyłem. Dobra, czekaj.
zabrać z mojego domu. Czy mogę od ciebie coś jakby pożyczyć na początku, bo wiesz... Wiesz co, to są creepery? Czy zombie, czy szkielety, endermani? Niezbyt, tam tylko byli wojownicy tego... No, króla złego. Chodzili zawsze, patrowali, no. Poczekaj chwilę. Zapożyczę sobie od ciebie, proszę ciebie, dwa drewna, znaczy może trzy drewna sobie zrobię jako tako obronny miecz, dobra? Dobrze, niech będzie. Dzięki wielkie. Jak się robiło miecz? Dobra. Trochę skromny domek, no ale jest, przeżyłem. Ważne, że przeżyłeś, no. Mamy miecz. Wiesz co? Jeszcze siekierę sobie zrobię, bo pójdę na drzewo może. Przyda się? Nie wiem, może. Na razie drewniana, żeby nie było. O, pika sobie zrobię. Przydałoby się iść na owce, byś zrobił łóżko. Przecież masz łóżko. Ale drugie, żebyśmy mogli razem się położyć i wyspać. Okej, na razie to sobie zrobię jako swoje wyposażenie, wielkie dzięki. Dobrze. O kurczę, już noc. Chcesz wiedzieć, co to są creepery? Może. To chodź. Jak nie wiesz, co to są creepery? Tu jest owieczka. Owieczka jest dobra. Powiedziałem, że owieczka jest dobra. Chodź. Trudno. Dawno nie widziałem świata. Tyle, co już może od 2 miesięcy tu przestała panować. Ale patrz, ten znak z gravelu, żwiru, wygląda tak samo jak ten, który był w moim świecie. Dokładnie taki sam i oznaczał właśnie teleport do endu. Ale świątych, zasadzone, kuj. Czekaj. Widzisz tam, co to, widzisz to? Aaaa, pająka! Nie widzisz, że pająk w nocy jest zły? I oko z niego wypada. Patrz, tam są zombie. To są zombie. Zombie są złe. Przynajmniej tak myślę, że to są zombie. Tak. Bij dziada. Z niego wypada zgniłe mięso, które możesz się zatruć, ale... Przynajmniej możesz żyć zdrowie. Bij dziada. Zombie głowę zgubiło. Dobra. Wiesz co? Tak? Trzeba... Masz jakiś kamień czy coś? Niezbyt, został chyba w domu. Ale oprócz tego, czy masz wystarczająco dużo kamienia, żeby zrobić kamienne narzędzia? Bo wiesz, drewnianymi to sobie możemy. Chyba mam 3 staki. To ty mi nic nie mówisz. No sam widziałeś, skrzynce było. Skrzynce było. Dobra, płyniemy. Ty żyjesz. Widzę, że węgla masz pod dostatek. No, troszkę, ale... A rzeczywiście, to... Masz bruk. Sobie zrobię... coś kamiennego. Już... pik... się przyda. Dam ci tego rotten flesza. To też ci oddam. Patyki czy na chwilę zapożyczę. Ale słuchaj, jeszcze się zapytam o tego króla. Mówię, że on się osiedlił gdzieś daleko. No, i że on w ogóle... On w ogóle wywołał tą epidemię. Według ciebie, tak? No, że przeprowadził jakąś chorobę. Czy nie warto pójść do niego i go pomścić? Za to? Ale nie wiem. Nie wiem jeszcze do dziś. Nie wiem, gdzie on się w ogóle wyniósł stąd. Bo on praktycznie mieszkał na górze. A grzyb dosięgał aż... Może aż do śniegu, którego tutaj nie ma. Śniegu? Musiał uciekać przed strażami, dlatego... Wiesz co, prześpij się, ja tu postoję na straży. Prześpij się, spokojnie. Dobrze. No chyba, że się mnie boisz. Śpij. To jest dzień. Słyszę, że zombie umiera. Właśnie umarło. No to... Ty mi nie mówiłeś, że tutaj jest jakiś grób. To jest grób? No. Ku pamięci Wilhelma z Drodowic. Kto to był? To właśnie mój kolega, który tylko dotarł do takich ruin.
Tylko tyle zobaczył, wrócił i umarł właśnie na tą chorobę. Aha. I zachorował, szedł tam 5 dni, a wrócił, wracał w 7 i w 7 dniu przyszedł, powiedział i kazał, żebym go pouścił i ich przyjaciół i moich. Ale powiedz, czy ktoś na tym świecie oprócz króla może jest tutaj? Tylko ja, no i ten król oraz, no może jego poddani i więźniowie. No ale czekaj, bo te drzewa chyba ma ten, król ma czarnoksiężników, gdyż z tych drzew się tak jakby nie da skosić. Może. To już się da. Nazbieram trochę drewna na zapas. Wiesz co? No. Mimo, że cię słabo znam. W ogóle, jak ty się nazywasz? Ja? Jak się nie zapytałem. Ja, no widzisz, ogiernik. A no tak, to masz jakiś dziwny napis nad głową. A dobra, gadaliśmy o tym królu. Coś tam mówiłeś o tych ruinach, co? O. No i że mój kolega tam widział ruiny. Ale czy to w ogóle jest bezpieczne tam pójść? Nie wiem, bo on jak wrócił, jak szedł stąd... Ty, tutaj creeper wybuchł chyba w nocy. Wcześniej tego nie zauważyliśmy. No. Tempest nie. Bez okularów. No on szedł zdrowy ode mnie. Chciał poszukać więźniów, pójść do jego zamku znaleźć. Dobra. Ja się w ogóle nie przedstawiłem. GMT40 jestem. Siema. Yo. Dobra. No i on tam szedł zdrowy, a wrócił już chory, już ledwo żywy praktycznie. A ty go pochowałeś, ty. Fioletowy. I umarł. No ale chyba warto zaryzykować, żeby go pomścić. Może. Słyszałem, że on coś tam widział w ruinach? Jakąś skrzynkę? Jakieś zejście widział tam? Tylko nie zaglądał, bo od razu zachorował, bo tam był grzyb. Posadźmy ten. Te. Jakieś magiczne te jest to pole tutaj. Chyba zaczarowane, mordę, bo nie mogę sadzić. Może. Ty, bo jak pamiętam, to tutaj chyba zamek stał. Tu zamek? A tym żółtym czymś? No tak, tak dziwnie to wygląda. No i tutaj był grzyb, ale grzyb się przemienił w piasek. Dobra, wiesz co? Chodźmy do chatki. Dozbrójmy się. Bo jak na razie nie zamierzamy tutaj wrócić. Weź wykop ten węgiel może. Potrzebny ci on jest tutaj na ścianie. Dziabne łóżka. Dobra, ja wykopię węgiel. To dziaba, ja nie mam. A ty przygotuj dla nas zbroję może, jak masz czego. Z niczego nie mam. Czekaj, zgasz światło. Wow, piasek! Shit! Okej, no. Ty może spróbujmy powiększyć dom. Wiesz co? O parę kratek. Może po prostu... Co my tu mamy? Bierz wszystkie itemy. Ja biorę łuk, ja jestem strzelec doskonały. Weź żarcie, wezmę. Czekaj, przepalę żarcie. To będzie dobry pomysł, przepalę żarcie. I wiesz co? Poróbmy coś w tym domu. Wybierzemy się na ten... jak już coś tu skończymy, wybierzemy się do tego zamku, co? No, może, jedno. Dobra. I wiesz co? Ja mam taki zwyczaj nagrywania tego moich przygód. Więc i zawsze mówię coś z tyłu takiego tekstu. Mile widziane komentarze, mile widziane łapki w górę, no i mile widziana wiadomość. Pojawił się nowy wiadomość na naszym koncie MNM-a. Użytkownik zasubskrybował twój kanał na YouTubie, także... Ty też się do tego dołączasz, jeśli wiesz o co chodzi? Nie wiem. Ale dołączasz się do tego? Może jednak. Dobra, no to pożegnaj się może. No to bye bye. Jeśli wiesz o to kogo mówisz, dobra. Ja też się z wami żegnam, widzimy się w kolejnym odcinku naszych przygód.